Prawda. Kiedy to? Dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, że dzisiaj o 9 miał być przesłuchiwany Paweł Machcewicz i Paweł Adamowicz. Czy mogłaby Pani potwierdzić tę informację? W sprawie, którą prowadzi prokuratura ochrony na Gdańsku, rzeczywiście w dniu dzisiejszym były zaplanowane czynności z udziałem jednej z tych osób. Miał być przesłuchiwany w charakterze świadka były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Na godzinę 9 świadek nie stawił się. Czekamy, zobaczymy, czy stawi się z opóźnieniem. Natomiast jeśli chodzi o samą sprawę, na tym etapie żadnych informacji, czego dotyczy postępowanie, w związku z którym ma być przesłuchiwany świadek, w tym momencie nie będę udzielała informacji. A czy w najbliższym czasie Paweł Adamowicz ma być przesłuchiwany? To jest wszystko, co w tej sprawie Państwu w tej chwili mam do przekazania. Przyjdzie taki moment, że będę mogła udzielić informacji, te informacje będą udzielane. Natomiast to jest wszystko, co dzisiaj mogę w tej sprawie powiedzieć. A może Pani powiedzieć chociażby, czy to jest sprawa... Tak jak powiedziałam, to jest wszystko, co w tej sprawie mogę powiedzieć. Możecie Państwo mi zadawać kolejne pytania. To, co Państwu przed chwilą powiedziałam, to jest wszystko, jeśli chodzi o to postępowanie. Dziękujemy bardzo. Wezwania do prokuratury, że przebywa za granicą. Co grozi mu za niestawienie się dzisiaj w prokuraturze? Jeżeli usprawiedliwi, no to oczywiście będzie wyznaczony kolejny termin. Natomiast musimy to zweryfikować, czy rzeczywiście niestawiennictwo świadka na termin, który był wyznaczony, jest związane z jego nieobecnością i niedoręczeniem mu wezwania. Czy miało dojść do konfrontacji między Pawełem Adamowiczem? Tak jak powiedziałam, na dzień dzisiejszy nie były planowane żadne czynności z udziałem drugiej osoby. W związku z tym to jest wszystko, co mogę w tej sprawie Państwu powiedzieć. Dobra, cięcie robimy? To zrobimy cięcie i na drugiej stronie. Tak.